Nazywam się Klaudia Durma i mam przyjemność dzisiaj reprezentować nasze Stowarzyszenie Forum Młodych Dyplomatów. I chciałabym bardzo serdecznie powitać z nami naszych gości, pana profesora Bogdana Góralczyka, pana profesora Konrada Raczkowskiego i panią Patrycję Pędrakowską. Razem z nami jest dzisiaj też Marcel Lesik, który poprowadzi spotkanie dotyczące wartości pozaekonomicznych w gospodarce światowej na przykładzie konfliktu USA-Chiny. Ja jeszcze tylko przypomnę, że widzimy się dzisiaj w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Dyplomacji 2020, czyli flagowego projektu Forum Młodych Dyplomatów. Jeszcze raz bardzo serdecznie witam naszych gości i wszystkich, którzy nas teraz oglądają. I oddaję głos Marcelowi, żeby rozpoczął tę jakże ciekawą, jestem pewna, dyskusję. Dzięki. Tytułem witam Państwa serdecznie, zarówno przed ekranami, jak i szanownych interlokutorów. Tytułem wstępu jakby chciałem tak zaznaczyć, że jakby hasłem przyświecającym dzisiejszy dzień w tym ogólnopolskim dniu Tygodniu Dyplomacji jest ekonomia wartości. No i ten temat związany z USA i Chinami wiąże się także z tego powodu, iż jak większość z oglądających nas wie, od upadku żelaznej kurtyny świat postawił na taki postęp gospodarczy w kierunku globalizacji i uznania, że najważniejsze to móc prowadzić swobodnie biznes i stawiać na wartości ekonomiczne ponad pewne podziały polityczne, z czego elementem było też właśnie zacieśnienie relacji z Chinami, ale też z innymi krajami, które być może Zachód dzieliło ideologicznie trochę więcej. Ten trend zaczął się zmieniać, tutaj jest kwestia sporna kiedy, na pewno pewnym wyłomem był kryzys finansowy w 2008 roku, który jakby przywołał chęć polityki izolacjonistycznej, no i to, co się działo po pandemii, było takim czynnikiem, który uruchomił dyskusję o współpracy z tymi krajami, o innych poglądach na prowadzenie swojego kraju jeszcze silniej w wyniku tego, co się działo z importem produktów ochrony osobistej i innych tego typu strategicznie istotnych dóbr. Dlatego chcieliśmy dzisiaj porozmawiać o tej relacji między Stanami Zjednoczonymi a Chinami jako takiej najgłośniejszej, najważniejszym sporze politycznym, który także poniekąd w którymś tam miejscu dotyka nas. Na początek chciałem zapytać o taką szerszą kwestię związaną z doktryną polityki międzynarodowej, która uzasadnia ten udział w państwa w i takiej dyplomacji, polityki i wartości, które ta polityka narzuca w polityce gospodarczej, bo w Stanach Zjednoczonych od kilkudziesięciu lat dominuje taka idea, że Amerykanie są tym jakby liderem wolnego świata i coś za tym idzie wolnego, demokratycznego świata i wspierają wszystkie kraje, taka jest idea, że wspierają wszystkie kraje gospodarczo i politycznie przeciwko ingerencji państw niedemokratycznych oraz także utrudniają życie przedsiębiorcom, którzy chcą działać w tych krajach niedemokratycznych poprzez sankcje związane z udziałem na największym amerykańskim rynku. No i teraz pytanie brzmi, jak w tym kontekście wygląda doktryna polityki międzynarodowej uzasadniająca działalność gospodarczą za granicą Chin? Czy jest jakaś taka idea fix, która przyświeca Chinom, czy jaki jest koncept związany z tym, jak na przykład Chińczycy angażują się czy to w Afryce, w projekty infrastrukturalne, czy też w projekty w Europie? Może pan profesor Góralczyk zaczął ten temat. Najpierw się włączę. Dobry wieczór Państwu. Proszę Państwa, to co mówi nasz moderator we wprowadzeniu, że jest already outdated.
Wszystko to już jest poza nami. Jesteśmy w trakcie pandemii, formalnie pozamykani, odizolowani, a świat jest w tektonicznej zmianie. I wydaje się, że po tej pandemii będzie spory zakręt w dziejach ludzkości, ale nie będziemy tego przesądzać dzisiaj, bo pandemia jeszcze trwa, a o szczepionkach dopiero mówimy, aby jak najszybciej weszły. Tym niemniej, to pierwsza moja teza, gdyby utrzymana została jeszcze przez parę miesięcy aktualna sytuacja, że Azja Wschodnia, począwszy od Chin, pandemię zatrzymała, a Stany Zjednoczone i Europa cała borykała się z takimi trudnościami, to nie tylko europocentryzm przyjdzie nam pożegnać, ale i może świat transatlantycki. Aż tak. I teraz uzasadniam i odpowiadam na zadane pytanie. Nie wchodząc daleko w historię, od Ronalda Reagana i Margaret Thatcher mieliśmy dwa nakładające się jakby porządki ekonomiczny i polityczny. Ten polityczny nazywał się value-based order, czyli porządek świata oparty na wartościach, oczywiście demokratycznych, a do tego dodali ci wymienieni politycy, czyli Ronald Reagan i Margaret Thatcher w latach 80. ubiegłego stulecia, nurt neoliberalny w gospodarce. To nie jest nurt filozofii politycznej, tylko gospodarczy, który noblista Joseph Stiglitz nazwał fundamentalizmem rynkowym. I kiedy upadł Związek Radziecki, 25 grudnia 91, pamiętajmy, że nigdyśmy na stół świąteczny, bożonarodzeniowy nie dostali lepszego dania, niż nam wtedy zaserwował niejaki Michał Gorbaczow, to cały świat pokomunistyczny, Polska w postaci tak zwanego planu Balcerowicza, ale nawet Federacja Rosyjska pod Jelcynem, przejęła, czy próbowała imitować, przejąć, powielać, kopiować te dwa porządki, czyli liberalną demokrację oraz fundamentalizm rynkowy. Jak to się zakończyło, to jest temat odrębny. Jakie przyniosło skutki, też temat odrębny. Natomiast Chiny pod Deng Xiaopingiem, który w latach 50. ubiegłego stulecia był sekretarzem generalnym KCKPH i trzecią osobą w państwie, i to on członków komunistycznej partii Chin, a nawet dzieci w przedszkolach, uczył jednego hasła wtedy: Związek Radziecki dziś to nasze jutro. No więc jak Związku Radzieckiego nie było, to Gorbaczow rozwiązał Związek Radziecki 25 grudnia 91, a 17 stycznia 92 88-letni Deng Xiaoping wsiadł w pociąg i niczym dawny chiński cesarz Nanxun, pielgrzymka na południe, i tam na południu Chin ogłosił dwa swoje testamenty. 88-letni polityk. Potem już po tych testamentach zszedł ze sceny, miał Alzheimera, demencję i w 97 roku zmarł. Jedna z tych strategii mówiła Tao Kuang Yanghui, stara buddyjska, niekomunistyczna zasada, budować, w przypadku chińskim, odbudowywać swoją potęgę, nie zwracając niczyjej uwagi, budować swoją potęgę po cichu. A drugie, żaden konsensus waszyngtoński. My tu na Zachodzie mówiliśmy, jest albo kapitalizm, albo socjalizm, albo Paweł, albo Gaweł, ale nigdy w jednym domu nie można. A Chiny yin i yang, pierwiastek męski, żeński, aktywny, bierny, ciemny, jasny, kapitalizm i socjalizm w jednym stały domu. No i wytworzono, cały świat pokomunistyczny przejął te modele, imitował, a Chiny to odrzuciły i połączyły
gospodarkę rynkową z interwencjonizmem państwowym, to jest tak zwany developmental state, państwo rozwojowe. Wynalazek nie był wcale z Chin, tylko z Singapuru, a nawet miał źródła w latach 50. w Japonii. No i ten model chiński okazał się bardziej efektywny gospodarczo, co pokazał, ja już zmierzam do końca, proszę się nie obawiać, bo ja wiem, że jak profesora się dopuści, to on nie skończy. Także uprzedzam, że ja już zmierzam do końca, że w 2008 roku ten konsensus waszyngtoński z Hookiem się załamał, a specjaliści na Zachodzie zaczęli mówić o konsensusie pekińskim. Tak efektywne stały się Chiny. I wtedy po raz pierwszy zaczęliśmy mówić o power shift, o przesunięciu się ośrodka siły gospodarczej i handlowej z Atlantyku na Pacyfik. I teraz w 2020 podczas pandemii wszystko wskazuje na to, że mamy powtórkę z rozrywki, z tym, że teraz już nie tylko centrum gospodarki i handlu się przesuwa z Atlantyku na Pacyfik, ale też wysokie technologie. Stąd mamy 5G, Huawei i tego typu rzeczy. I to jest sprawa poważna, bo dwóch Hindusów pracujących i mieszkających na terenie Singapuru, Parag Khanna i Kishore Mahbubani, właśnie mówią, że Chiny zwyciężyły, a świat należy, przyszłość świata należy do Azji. Nie są to miłe tezy dla nas w Europie, bez względu na to, że pani Patrycja wśród hegemonów się znalazła i w Berlinie siedzi, europejskich, ale my przecież tutaj jest oś Warszawa-Budapeszt, dzisiaj będzie odbudowana, więc my się nie damy. A tym niemniej mamy nad czym się zastanowić i to bardzo głęboko, kiedy jeszcze pandemia trwa, albowiem ten świat gruntownie się zmienia i jak się zmienia, to mam nadzieję w następnej rundzie, mam nadzieję, że dynamicznie zarysowałem, że Chińczycy w pach Zachodu się nie chcieli oddać, no i mają sukcesy, co powoduje, że jest duże zawirowanie. Tu by trzeba dodać jeszcze i Unię Europejską i efekt Trumpa, ale to już pozostawiam na następne rundy. No właśnie, bo pan profesor poruszył kwestię rosnącego znaczenia Chin także po tym kryzysie, który w sumie aktualnie trwa. Natomiast z drugiej strony ten kryzys mocno naczerpnął jakby opinię o Chinach w oczach Europejczyków przede wszystkim, bo Amerykanie mieli już nieco gorszą jakiś czas temu, natomiast wśród Europejczyków według badań Pew Research Center o kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt procent spadło jakby takie jakby postrzeganie Chin jako partnera, wzrosło postrzeganie jako wroga, jako konkurenta, czy jakkolwiek by to nazwać, w perspektywie politycznej i gospodarczej. Pytanie tutaj do pani Patrycji, jak pani widzi jakby te relacje, które na przykład Unia Europejska i także Wielka Brytania przed kryzysem niejako rozwijały, mając nadzieję, że ta oś trochę pozwoli balansować Europę między Stanami Zjednoczonymi a stanowić jakąś alternatywę dla Stanów Zjednoczonych, a teraz raczej się z tego wycofują, jakby zauważając ryzyko, które trochę uwidocznił kryzys związany z pierwszą falą pandemii i tutaj tym jakby kryzysem związanym z importem dóbr ochrony osobistej. Dziękuję bardzo za to pytanie. Jak rozumiem, ono się przede wszystkim odnosi do Unii Europejskiej. Ja chciałam jeszcze coś dodać, jeśli to jest możliwe, ad vocem do profesora Góralczyka, bo wydaje mi się ważną kwestią jest powiedzenie tego, w jaki sposób Chińczycy starają się budować swoją doktrynę. I tu chciałabym odnieść się do paru takich dokumentów, które dokumentów czy takich zarysów teoretycznych, które się do tego odnoszą,
chodzi tutaj na przykład o taki zarys koncepcji myśli Jinpinga o sprawach zagranicznych, myśli Xi Jinpinga o wzmocnieniu wojska, myśli Xi Jinpinga w kontekście jego myśli nad dyplomacją i w zasadzie z tych różnych dokumentów pojawia się jakby taka koncepcja tego, że Chiny dążą do promocji socjalizmu z chińską charakterystyką w nowej erze. Jedną z takich kluczowych idei, która się tutaj pojawia, jest związana z tym, że dyplomacja jest manifestacją woli państwa, więc ta polityka wewnętrzna jest łączona bardzo silnie z też tą potrzebą uprawiania polityki zewnętrznej i to zresztą w ciągu dziesięcioleci było, można było to obserwować w narracji w Chinach, bo mianowicie marksizm, maoizm też miał być produktem, który będzie eksportowany. Także w tej chwili to, co Chiny między innymi bardzo silnie promują, to jest tak zwane global community, czy też bardzo podobna teoria związana ze wspólnotą losów ludzkości. I to jest ważne w tym sensie, że o ile przez lata, ta teoria wspólnotów ludzkości już się pojawiła przed Xi Jinpingiem i miała objąć ta koncepcja przede wszystkim sąsiadów azjatyckich, to ona zaczęła wypływać, że tak powiem, z Chin jeszcze dalej. I to jest ten moment, tak mi się wydaje, że przez lata przymykano uwagę na to, co się dzieje w Chinach, bo mieliśmy bardzo dużo problemów z prawami człowieka przez ostatnich kilkadziesiąt lat. Ale w tym momencie, w którym Chiny zaczęły bardzo asertywnie eksportować swoją myśl, to wtedy jakby Zachód się silniej obudził do tego, żeby temu przeciwdziałać. I chcąc czy nie chcąc, musiał wejść w dialog na temat wartości. I tu jest bardzo kilka interesujących teorii, o których chciałabym wspomnieć. Jedna to jest taka teoria, która odnosi się do tego, że Chiny z takiego podejścia keep low profile, i o tym mówił też profesor Bogdan Góralczyk, przechodzą do strive for achievement, czyli do osiągnięcia pewnych celi. To się w ogóle wpisuje w chińskie szkoły o stosunkach międzynarodowych. I to jest bardzo ważny temat, tak mi się wydaje, dla nas wszystkich, żeby przestudiować to, w jaki sposób Chińczycy ze swoich teorii chcą stworzyć też produkt eksportowy po to, żeby tworzyć i współtworzyć narrację. I jeśli chodzi o te teorie, to mamy Tianxia, który jest chyba najbardziej w tej chwili znany ze względu na to, że na przykład nowy jedwabny szlak, całą tą ideę również łączy się poniekąd z Tianxia, ale jest również taka teoria związana z moralnym realizmem i tutaj mamy tą szkołę z Tsinghua, Jana Xuetonga, który promuje tą wizję i właśnie tam mówi o tym, że Chiny przeszły do tego striving for achievement i dzięki temu zaczęły odnosić sukces, ale to striving for achievement ostatnio się troszeczkę nam połączyło z wilczą dyplomacją i stąd też z Unii Europejskiej, ze Stanów Zjednoczonych były bardzo krytyczne sygnały wobec tego, jak Chińczycy zaczęli się komunikować pod względem politycznym. Mamy też tą szkołę związaną z relacjami, teorię relacji od Qin Yachinga i mamy również Gongsheng. Gongsheng to jest taka teoria opierająca się w pewnym sensie na symbiozie i ona jest ważna dlatego, że, i teraz krótko poinformuję, dlaczego ona jest według nas ważna, bo ostatnio z dr Anną Grzywacz prowadziłyśmy przez 3 miesiące badania nad chińską komunikacją polityczną zarówno w języku angielskim, jak i chińskim i wyszło nam, że najczęściej używaną, jakby powiedzieć, tymi kategoriami, które najczęściej były używane w chińskich przemówieniach, właśnie one pochodziły z Gongsheng. To znaczy, że Chiny miały nadzieję na to, szczególnie za czasów administracji Obamy, że uda im się ze Stanami Zjednoczonymi zbudować system wspólny. I to była ta narracja dotycząca tego New Major Country Relationship. To jakoś tak mniej więcej brzmiało i tam były bardzo dobitne propozycje ze strony chińskich polityków, że my nawet sobie tutaj rozłożymy siły w regionie Pacyfiku i się troszeczkę podzielimy wpływami. I wydaje się, że jeśli chodzi o dużych graczy, to co nam wyszło już na pewno w przypadku Stanów Zjednoczonych, to przewaga Gongsheng, ale jeszcze nie badałyśmy Unii Europejskiej, ale mamy troszeczkę takie uczucia, to są moje
moja intuicja, że również będzie była troszeczkę ta propozycja dla Unii Europejskiej, żebyśmy się jakoś razem ułożyli. I wracając do pytania, to wydaje mi się, że taką drogą dla Unii Europejskiej, żeby cokolwiek w tym sensie zdziałać, to jest to, że my tak czy siak nie będziemy w stanie pozbyć się tego naszego europejskiego DNA, to znaczy, że wszędzie chcemy promować wolność, prawa człowieka i mamy taki swój zestaw rdzeń, tak? Jeśli go nie promujemy, to on po pewnym czasie daje nam kaca moralnego, jakby rozpływającego się po całej Unii Europejskiej. Więc są takie propozycje, na przykład takie mają osoby pracujące we francuskim Instytucie Spraw Zagranicznych, z którym niedawno byłam na takiej debacie zorganizowanej właśnie przez Chińczyków i oni na przykład mają konkretne rozwiązania, na przykład wpuśćcie nas do Xinjiangu po to, żebyśmy widzieli, co tam się dzieje, tak, żebyśmy jako niezależni obserwatorzy, a nie na wycieczce, mogli zobaczyć, co się tam dzieje. Zróbcie to, to, to i to. I w zasadzie trzeba by stworzyć taki katalog bardzo konkretnych rzeczy, o które chcemy uzyskać i po prostu postarać się je przeprowadzić. I jeszcze wracając tylko do doktryny, wydaje mi się, chciałabym polecić taki jeden doktorat, który można znaleźć w internecie. Napisał go Matti Puranen o Tiensia i w 2020 rok, więc bardzo świeży. I między innymi mówi nam o tym, co moim zdaniem, o czym my zapominamy troszeczkę w Polsce, a mianowicie on podkreśla, że ta teoria w Chinach, czyli Lilun, tak, dla tych, którzy znają chiński, też pokazuje to, że marksizm, jakby, że teoria przewodzi działaniom politycznym, że działania polityczne w Chinach są bardzo silnie zakorzenione w ideach politycznych, więc warto po prostu zwracać uwagę na tą filozofię polityczną, bo ona odgrywa rolę w prowadzeniu polityki i też pokazuje nam, kim i czym są Chiny i do czego dążą. Przepraszam, bo może zajęłam trochę za dużo czasu, ale zakończę jeszcze takim cytatem z jednego z artykułów Sui Sheng Zhao z 2020 roku, więc również dosyć świeże, że Chiny z jednej strony uprawiają tą retorykę globalnego przywództwa, a z drugiej strony pod spodem dokonują swoich działań po to, żeby mieć postęp w tych swoich interesach po prostu. Jedno to jest retoryka, a drugie to jest praktyka i to nawet zauważają chińscy badacze i tu również odsyłam do artykułu Sui Sheng Zhao z 2020 roku. Dziękuję bardzo. Ja chciałem się teraz zapytać pana profesora Raczkowskiego o taki konkretny przypadek, myślę, takiej sporu między gospodarką a polityką. To znaczy w ostatnie dwa lata jakby głównym zadaniem, głównym celem amerykańskiej administracji było powstrzymanie sojuszników od implementowania sieci 5G przez chińskie firmy w różnych krajach Europy i świata, z różnym skutkiem, ale raczej w sporej części skutecznie, koniec końców. Chciałem zapytać pana jako ekonomisty, w jaki sposób na szczeblu państwowym albo naukowym kalkuluje się takie koszty polityczne wdrażania jakby prośby największego sojusznika w opozycji do kosztów gospodarczych, bo nie da się ukryć, że korzystanie z tych technologii chińskich dla wielu krajów było najtańsze i najbardziej atrakcyjne także pod kątem szybkości wdrożenia takiej technologii, więc pytanie brzmi, czy w jakikolwiek sposób się to kalkuluje w ujęciu gospodarczym z perspektywy na przykład państwa, polityki gospodarczej? Takie koszty są kalkulowane, a siła tych kalkulacji zależy od siły państwa i jego przywódców. No, kalkulacja jest dość prosta, mianowicie jeżeli mamy silne państwo, to takie silne państwo siada do stołu negocjacyjnego, oczywiście negocjacje nigdy nie powinny być jawne i opisywane w gazetach, co my tam negocjujemy, bądź nie,
i uzgadniamy pewną formułę porozumienia w tej sprawie w ramach substytutu tak zwanego, który mamy dostać zwrotnie w postaci czy to inwestycji zagranicznych, czy to jakiegoś finansowania, czy innego typu działań połączonych. No, to jest obraz powiedziałbym taki dobry. Natomiast obraz realny często dla większości państw w takich negocjacjach wygląda trochę inaczej. To znaczy Stany Zjednoczone mówią, no my damy, tylko nie mogą dawać blisko 200 państwom na świecie, bo same by nie miały. Mówią, my damy, my zrobimy. Natomiast często kończy się na tym, my damy, my zrobimy. My chcielibyśmy. Tak, później często nie widać tych efektów, albo okazuje się, za te efekty uzgodnionej polityki przychodzi później zapłacić. Nie jest to mały rachunek. Możemy dostać uzbrojenie, dane państwo może dostać uzbrojenie, nową technologię, ale okazuje się, jest to koszt nawet nie marginalny, tylko jest po prostu koszt alternatywny liczony po cenie niedyskontowej, a taki rynkowej często z narzutem. Więc pytanie, czy jest w tym biznes? Więc jeżeli chodzi o takie relacje, układanie się, to niestety tutaj trzeba no, trzymać ten twardy kręgosłup i w polityce gospodarczej, w polityce ekonomicznej i w ramach tej geopolityki, no, pewne ustępstwa bez wyraźnego odejścia od stołu, bez niczego, to znaczy bez twardych zapisów i uzgodnień, często kończą się niczym. Niestety tak to wygląda. Więc sztuką jest takie doprowadzenie do porozumienia i takie, powiedziałbym, no nieustępowanie. Jeżeli jesteśmy partnerami, no to weźmy te partnerstwo wspólnie, tak? To znaczy my ustępujemy, nie bierzemy, tracimy ekonomicznie. Przykładowo wpuszczając innego partnera, innego operatora, prawda? To weźmy za to jakąś rekompensatę, żeby to było, mówiąc delikatnie językiem naszych starszych braci w wierze, koszerne. A jeżeli to nie jest koszerne, no to dlaczego dane państwo miałoby dokładać do tego interesu? No ktoś powie, w imię wspólnej globalnej polityki bezpieczeństwa tak zwanego obszaru transatlantyckiego. No ale jak popatrzymy na to, jak zachowują się Chiny, no to powiedziałbym, że one realizują to trochę inaczej. I tutaj ta strategia jest dość wymierna dla zwłaszcza tych państw słabszych, które przyjmują tą pomoc. Ona jest dość jednokierunkowa i powiedziałbym uzależniająca, ale w przypadku zarówno Stanów Zjednoczonych, jak i Chin ta pomoc jest trochę jednokierunkowa i uzależniająca do tych państw, które, z którymi negocjują. Jaki jest udział czynnika politycznego przy podejmowaniu decyzji przez na przykład Polskę albo generalnie jakieś konkretne państwa Unii Europejskiej przy podejmowaniu takich strategicznych decyzji inwestycyjnych, na przykład w branży jakby transportu, czyli na przykład gdzie kupujemy, od kogo kupujemy pociągi w jakimś dużym zamówieniu energetycznym, zbrojeniowym, myślę, że zbyt oczywisty, natomiast w takich sektorach infrastrukturalnych, transportowych, energetycznych. Jak ważny to jest czynnik przy podejmowaniu takiej decyzji? Znaczy dobrze byłoby, żeby taki czynnik był zawsze miał ten wyznacznik ekonomiczny. Polityka jedno, a ekonomia drugie. No jeżeli zawrzemy sojusze, które pogrążą nas ekonomicznie, to pytanie, po co one nam, tak? No ktoś powie, no dobrze, mamy bezpieczeństwo, ale co z tego bezpieczeństwa, jeżeli nie stać nas na chleb, na mleko? Przesadzam oczywiście z tą retoryką, natomiast no jeżeli Trump, administracja prezydenta Trumpa mówiła, Ameryka na pierwszym miejscu, no to postawmy tą gospodarkę na pierwszym miejscu, prawda? A jeżeli postawimy gospodarkę na pierwszym miejscu, to ogłosimy, to dla naszych partnerów czy partnerów amerykańskich nie powinno być zdziwieniem, jeżeli mamy wspólne wartości, a mamy, jeżeli chcemy wspólnie działać, a chcemy,
że do tego stołu dokładamy się, prawda, w stopniu równym i te koszty po prostu liczymy. Ja powiem, w Unii Europejskiej najlepszym przykładem liczenia kosztów były Niemcy, w tej chwili jest Francja. I Francja mniej więcej od 5 lat przegoniła Niemcy, to znaczy wyprzedziła Niemcy, jeżeli chodzi o typowe stawianie gospodarki na pierwszym miejscu. Dzisiaj nie mówimy o Francji, natomiast ja podaję to jako dobry przykład, bardzo dobry przykład bardzo dużej zmiany polityki gospodarczej francuskiej, która poprzez silną legislację, bardzo silne takie puszowanie legislacyjne w Brukseli zmieniła wiele ustaw, chociażby pakiet mobilności, który jak się okazuje no, najbardziej jest korzystny dla Niemiec i Francji. Natomiast mamy tych wiele zmian legislacyjnych, które po prostu, jeżeli mechanizm rynkowy zawodzi, a on zawodzi wtedy, kiedy dla danego państwa, które górowało w danej sferze wpływów ekonomicznych, nie góruje, bo przewaga konkurencyjna rośnie innego państwa, no to najprostszym mechanizmem jest wykluczenie takiego państwa legislacyjne. I to się dzieje. Dlatego silny lobbying gospodarczy jest niezwykle tutaj istotny. Dziękuję. Chciałem teraz zapytać a propos tej strategii, jakby tej doktryny dyplomatycznej, o której mówiła pani Patrycja, w kontekście, bo oprócz tego, że w tym roku mamy kryzys pandemii, który się jakby odbija na nas wszystkich i fakt, że rozmawiamy w ten sposób, a nie osobiście, jest jednym z tego namacalnych przykładów, natomiast Chiny trapią też inne problemy z punktu widzenia Europy, czyli jakby łamanie umowy sino-chińskiej z Hongkongiem, czyli niejako aneksacja kontroli prawnej nad tym regionem, czy też kwestia prześladowania Ujgurów w prowincji Xinjiang. Więc tego, czy takie wydarzenia odbijają się na tym, co pan profesor Góralczyk nazwał jakby przeorganizowaniem na rzecz Chin polityki gospodarczej, czy też, czy jakby spojrzymy teraz bardziej surowym okiem na takie zachowania, podczas gdy w ostatnich latach, na przykład po wojnie w Iraku, patrzyliśmy bardzo surowo okiem na Amerykanów w tym kontekście, czyli innymi słowy, czy to będzie miało znaczenie z punktu widzenia tego zmiany trendu, o którym pan profesor mówił, czy to jest raczej takie zjawisko, które no jak różne afery w historii, choćby właśnie Stanów Zjednoczonych miały miejsce, koniec końców nie będzie miało znaczenia dla ogólnego trendu. Panie profesorze. Ja chciałbym się odnieść do swoich przedmówców i dopiero na końcu odpowiem na to, co pan pyta. Był taki, mam nadzieję, pani Patrycji znany Lucien Pai, tak jak ciastko po angielsku, Paweł Y. Elżbieta, który zdefiniował, że Chiny to jest cywilizacja ubrana w szaty państwa. Czyli Chiny są więcej niż państwo. I że to jest kontynent większy od Europy, od Portugalii po Ural. I to jest pierwsza rzecz, którą powinniśmy w tej debacie powiedzieć, bo nie mamy świadomości, że to państwo, czyli cywilizacja, to druga rzecz, od 1978 roku, od grudnia, praktycznie do 2012 roku nie posługiwało się żadnymi teoriami. My na Zachodzie wymyślamy różne koncepcje, a ten Xiaoping podykrował 3 przyziemne, takie chłopskie maksymy. Nieważne, czy kot jest biały, czy czarny, jak łowi myszy, to świetny kot. Ja wiem, że to jest obraza dla profesorów akademickich, w tym dla mnie osobiście. Drugie, że szyszyciuszy, poszukiwać prawdy w faktach, a nie w teoriach. I trzecie, ponieważ Chiny są ponadmiliardowe, kroczyć przez rzekę, czując kamienie pod stopami,
bo wiemy, że na drugiej stronie są znowu Chiny mocarne, jakimi kiedyś były, ale kiedy Chiny ruszały, i to jest trzeci punkt, który chcę powiedzieć, do reform to dawały miliardowe państwo pod względem ludności 4,5% światowego PKB w sensie nominalnym, a dzisiaj dają 17,5%. I w tym roku 2020 przechodzą swój kolejny wielki psychologiczny moment, ponieważ dadzą 72% PKB Stanów Zjednoczonych, czyli przekroczą 70%, które kiedyś dawała Japonia. Czyli Chiny są największym wyzwaniem, jakie kiedykolwiek Stany Zjednoczone Ameryki na swojej drodze spotkały. Związek Sowiecki dawał w porywach za epoki Chruszczowa 40% PKB Stanów Zjednoczonych. Czyli to jest świat zupełnie inny i od tego zaczynałem i tego się trzymam jak ślepy gałęzi. Natomiast po tym okresie 1978-2012 przyszło to, o czym mówiła Patrycja Pędrakowska, dziękuję za łapkę. Patrycja Pędrakowska, że przyszły teorie również w Chinach, i przyszedł Xi Jinping i zaczął ogłaszać wielkie geostrategiczne plany w kierunku Europy, zresztą idące dwa jedwabne szlaki, a u siebie ogłosił najpierw dwa, a teraz okazuje się, że są trzy cele na stulecie. Na stulecie Komunistycznej Partii Chin rządzącej 1 lipca przyszłego roku Chiny mają być Xiao Kan Shehui, czyli społeczeństwem umiarkowanego dobrobytu, czyli ma być nowy model rozwojowy, już trzeci w trakcie chińskiej transformacji i nazwali go podwójnej cyrkulacji. To trzeba to powiedzieć, bo wyciągnęli już wnioski z pandemii. Cyrkulacja wewnętrzna, czyli rynek wewnętrzny i kwitnąca klasa średnia jest najważniejsza. I to jest obieg pierwszy, pierwsza cyrkulacja, a drugi to to, co zrobili parę dni temu, RECEP, Regional Economic Comprehensive Partnership, czyli największa, to nie jest tylko strefa wolnego handlu w regionie Azji i Pacyfiku. To jest pierwszy cel. 2049 znowu ma być wielki renesans Chin. Chiny, jak mamy wyliczenia wiarygodne, naukowe, za wojen napoleońskich dawały 1/3 światowego PKB. Teraz dają 17,5, czyli jeszcze by chciały osiągnąć więcej, ale od 2015 roku już w sensie siły nabywczej są najsilniejszą gospodarką świata i odstają coraz bardziej od pozostałych, począwszy od Stanów Zjednoczonych. I teraz dodały pod koniec października, kiedy miały to plenum, gdzie przyjęły nowy model rozwojowy, gdzie przyjęły nowe założenia 14. piętnastolatki, przyjęły drugi plan długoterminowy, 15-letni rozwoju naukowo-technicznego i chcą być na jego zakończenie w 2035 roku społeczeństwem innowacyjnym. Czyli już są od 2008 roku wyzwaniem dla świata zachodniego, czytaj dla Stanów Zjednoczonych, ekonomicznym i handlowym, a teraz chcą być technologicznym. I to dlatego, kiedy Donald Trump przyszedł do władzy za poduszczeniem ośrodków analitycznych, czytaj wywiadowczych, czytaj Michael Pillsbury i inni, zmienił strategię. I to musimy mieć pełną świadomość. Od Kissingera i Nixona, od początku lat 70., przepraszam bardzo, Stany Zjednoczone i Europa Zachodnia były zaangażowane, była to strategia zaangażowania w Chinach. A od przełomu 2017-18 mamy zupełnie nową epokę, strategię strategicznej rywalizacji. I tę strategię strategicznej rywalizacji udokumentowaną w nowych dokumentach strategii militarnej i strategii bezpieczeństwa USA, od 2018 roku, od wiosny, Donald Trump zamienił w wojnę handlową, którą przecież, przypomnijmy to, 15 stycznia tego roku tylko w Białym Domu zawieszono czy zamrożono. Ale ona trwa, dlatego że Chiny stały się bezprecedensowym w dziejach
wyzwaniem dla amerykańskiego prymatu. Natomiast i tu odpowiadając już panu na pytanie, naszemu prowadzącemu, w czasie pandemii do tego już konfliktu wojny handlowej doszło jeszcze trzy wymiary, trzy przez te parę miesięcy, tylko my sobie z tego nie zdajemy sprawy, a łatwo. Pierwszy, że doszła wojna propagandowo-medialna, czego przykładem, że ambasadorowie Stanów Zjednoczonych i Chińskiej Republiki Ludowej na Onet.pl i w polskich mediach i w Twitterze okładali się argumentami, bo rozpoczęła się wojna o prymat i prestiż. Rozpoczęła się wojna o hegemonię. I trzecie, też łatwe do zrozumienia w Polsce, rozpoczęła się wojna technologiczna. Stąd było ZTE, teraz mamy Huawei i 5G, a już i TikTok wskoczył na tapetę. W efekcie mamy zupełnie nowe jakości i nie wiem, jak nowa administracja Bidena to pozbiera, bo Donald Trump, i to jest ostatnie, co chcę powiedzieć, czy go lubimy, czy nie, zmienił gruntownie reguły gry międzynarodowej. Zamienił wartości na interesy, deal, tylko o tym mówił, jak renegocjował słynne NAFTA, północnoamerykańską strefę wolnego handlu, to odrębnie negocjował z Kanadyjczykami, odrębnie z Meksykiem, bo on chciał mieć deal, a równocześnie w pierwszym dniu urzędowania rozwalił TPP, która miała być ukoronowaniem transpacyficzne partnerstwo wielostronne, 12 krajów podpisywało umowę, żeby nie było multilateralizmu, tylko bilateralne interesy wyparły wartości. I dopiero Biden, kiedy teraz wróci, będzie musiał się zająć Tajwanem, Hongkongiem, Xinjiangiem, Tybetem, prawami człowieka. Ale jak to zrobi, to jeszcze poczekajmy, bo przez 2 miesiące Donald Trump jeszcze może trochę napsuć. W końcu w styczniu przyjdzie karnawał, nie? Tyle. Panie Piotrycy, czy ma pani jakiś komentarz do pana profesora i też tak jakąś uwagę co do tego właśnie mojego wcześniejszego pytania, czy rzeczywiście kwestie wartości praw człowieka czy demokracji są jeszcze coś warte, czy może już czy praca nad powrotem do tych wartości będzie dłuższa niż to, co niż szybkość, w jakiej Trump je być może demontował. Dobrze, dziękuję za to pytanie. Ja chciałam się odnieść, to nie jest głównym jakby tematem przewodnim tego spotkania, ale trochę mnie zmartwiła ta diagnoza, że między 1978 a 2012 to nie mamy takich silnych idei w Chinach, poza tymi promowanymi przez Deng Xiaopinga. Jest taka książka, którą znowu wszystkim polecam, autorstwa He Li, w którym omawia on 5 najważniejszych teorii politycznych, które odegrały istotną rolę w Chinach. I wśród nich wymienia liberalizm. Liberalizm wiadomo, że się nie uda, tam był też zaczynając od karty, w którym ona była roku, zaraz przepraszam, spojrzę, była karta 08. W 2008. Tak, przepraszam, 2008. Jusia Opo. Tak, więc to są kwestie związane z liberalizmem i też z zachwytem Chińczyków wobec filozofii Friedricha Hayeka i było wiele rozmów o liberalizmie politycznym i gospodarczym. Potem ważna znowu kwestia, inna jakby szkoła idei czy trend, to był tak zwany neoautorytaryzm. I neoautorytaryzm, który wydaje mi się, że do dzisiaj się utrzymał, takim jego silnym proponentem było środowisko na Uniwersytecie w Szanghaju, Fudan University. I tam działał wówczas Wang Huning, który dzisiaj jest bardzo ważnym politykiem w Chinach i to on był architektem kilku ważnych jakby idei politycznych, między innymi 3 reprezentacji i między innymi tak zwanego chińskiego snu, czyli Chongguomeng. Kolejne jeszcze teorie, które były ważne od 1978 roku,
roku i na które toczyła się dyskusja, to mamy tak, demokratyczny socjalizm, czyli socjaldemokracja i podróże chińskich intelektualistów też do Szwecji, żeby zobaczyć, czy przypadkiem z Chin nie zrobić Szwecji, to może nie byłoby złym pomysłem. Do tego odsyłam do książki Heli, która jest naprawdę fenomenalna. I tak zwana nowa lewica, czyli jeszcze bardziej czerwony socjalizm i takie dążenie jakby w stronę maoizmu. I nowy konfucjanizm, czyli różne rozmyślania na temat tego, żeby w jakiejś formie konfucjanizm wrócił do Chin. Także w moim odczuciu czasami przeceniamy to, że Chiny są jakimś takim monolitem politycznym, to znaczy tam rzeczywiście bardzo wiele się dzieje w kwestiach idei w zasadzie od końca XIX wieku, kiedy to zachodnie idee zaczęły docierać do Chin, między innymi przez Japonię, a później przez bardzo dobre stypendia oferowane Chińczykom, uwaga, z amerykańskich pieniędzy, bo Uniwersytet Tsinghua był na początku XX wieku w pół jakby finansowane przez Stany Zjednoczone. Więc ja się zgadzam absolutnie z tym, że Chiny to jest coś więcej niż państwo, że to jest cywilizacja absolutnie taka. W tej cywilizacji są też różne nurty i różne podejścia do tego, w jaki sposób budować politykę wewnętrzną i politykę zagraniczną. Co do wartości, znowu, ja bym polemizowała. Wydaje mi się mimo wszystko, że Trump silnie akcentował te kwestie związane z prawami człowieka w tym sensie, że w różnych dokumentach są nawiązania dotyczące różnych kwestii politycznych, które się nie podobały Amerykanom. Oczywiście za Obamy, nigdy nie zbadałam tego ilościowo, za Obamy one były być może jeszcze silniejsze, ale Trump również akcentował te kwestie i też wydaje mi się, że taką, to co zostanie po Trumpie, to jest to, że on rzeczywiście też siłami różnych instytucji publicznych starał się pokazać, że Chiny są takim imperium zła i w tym sensie my tego imperium zła, temu jakby cesarstwu nie możemy też dać naszych informacji, dlatego między innymi nie możemy zaakceptować w Polsce Huawei'a, dlatego że damy nasze dane i dostęp jakby tutaj do naszej infrastruktury państwu, które jest komunistyczne i które nie akceptuje tych wartości. Także moim zdaniem, ja bym tego tak ostro aż tak Trumpa nie oceniała, mimo że nie bardzo się cieszę z wyboru tak nowego prezydenta. Bardzo mnie to cieszy i mam nadzieję, że będzie w tym kwestii działał, ale trzeba przyznać Stanom Zjednoczonym, że oprócz tego patrzenia na interes, zaczęły również dużo bardziej asertywnie podchodzić do tych kwestii związanych z łamaniem praw człowieka w Chinach, a też bardzo starały się przecież zmienić przemienić stosunki z Chinami. Można się tutaj odnieść na przykład do 2019 roku, końca 2019 roku, kiedy jeden z polskich polityków, bardzo bliski PiS-u, zajmujący się kwestiami bezpieczeństwa, miał przemówienie w Wilson Center, w którym zadeklarował, że Polska, tak jak Stany Zjednoczone, postrzegają Chiny jako niebezpieczeństwo, zagrożenie. Także wydaje mi się, że te lata jakby rządów Trumpa nie są w pełni stracone, to znaczy, że on starał się i jego administracja starała się przekonać, że Chiny są jakimś takim imperium zła i że ten komunizm jest zły i on rzeczywiście stara się eksportować swoje wartości na zewnątrz i przecież cały czas możemy to obserwować. Na przykład ostatnio był szczyt BRICS i BRICS był w 2020 roku pod opieką Putina i Xi Jinping, to było tydzień czy w ciągu ostatnich dwóch tygodni, dał przemówienie, w którym dalej jakby promuje te pozytywne wartości, które mają do zaoferowania Chiny, czyli to prosperity, sustainability, mówi tym językiem bardzo silnie zakorzenionym w tych ideach politycznych, a pod spodem idzie coś zupełnie innego, są zupełnie inne działania. Także mnie się wydaje, że Stany Zjednoczone jednak bardzo silnie starały się stawiać opór różnym działaniom Chin i też miałam to okazję obserwować, byłam rok temu obserwatorem
na konferencji o Morzu Południowochińskim, która się odbywa w Hanoi. Co roku odbywa się w Wietnamie, ale w różnych tam miejscowościach. I też było bardzo silnie widać to napięcie między amerykańskimi ekspertami z czołowych instytucji, a chińskimi dyplomatami. No tam prawie ludzie na siebie krzyczeli, tak? Doszło do po prostu wielkiej afery o Morze Południowochińskie. Także wydaje mi się, że nie można tak jednoznacznie po prostu ocenić administrację Trumpa. Ja uważam, że wartości będą ważne i też są ważne po to, żebyśmy my też jako Europejczycy już przede wszystkim utrzymywali swoją tożsamość. Wydaje mi się, ja mam takie przekonanie z obserwacji i też tego, co się dzieje w Niemczech, że Niemcy też dokonują tego zwrotu, to znaczy coraz więcej jest debat na bardzo asertywnych wobec Chin. I tu jest generalnie ciekawe, co się dzieje, dlatego że mamy bardzo mocny europejski biznes, a z drugiej strony mamy też sporo lewicy, sporo polityków, którzy dążą do tego, żeby przeforsować pewne kwestie w Chinach, tak? I tu jest bardzo konkretny problem i tylko powiem ostatnie moje słowo, w jaki sposób z tego wychodzą. No ten biznes stara się badanie dotyczące tego, czym można handlować z Chinami, co nie jest obarczone ryzykiem. Zachęcam do obejrzenia tego raportu, on jest darmowy. I później pokazuje, co jest do rozważenia, co może się okazać niebezpieczne i mówi o tym również, co ma być zakazane. Tak? To znaczy ten niemiecki biznes tworzy dokument, tak, zleca to, tworzą dokument, który później będzie prawdopodobnie odgrywał sporą rolę przy różnego typu negocjacjach na poziomie Unii Europejskiej, bo ten biznes w moim odczuciu też się zmartwił, że za daleko idzie ta wojna handlowa amerykańsko-chińska, a wiadomo, że Niemcy mają tam ogromne środki poinwestowane. Także na tym może zakończę. Wydaje mi się, że tu z różnych perspektyw można na to patrzeć i mam nadzieję, że kiedyś z profesorem będziemy mogli na ten temat dłużej porozmawiać, bo tu jest wiele ciekawych wątków. No właśnie, bo jest jakby, myślę, to co ustaliliśmy, to jest fakt, że jest stała walka między interesami politycznymi i taką właśnie polityką wartości formowaną w polityce gospodarczej, a też takim partykularnym interesem ekonomicznym firm danego kraju. No i w tym kontekście myślę, istotna jest kwestia tych bilateralnych umów międzynarodowych. Pan profesor Gulaczyk wspomniał o tej wielkiej umowie w azjatycko-australijskiej. Natomiast to, co się teraz także odbywa, no to się odbywa ostatni etap wyborów na nową szefową WTO. Z nadzieją na to, że ten światowy handel na szczeblu tym najbardziej bilateralnym się jakoś zrestartuje po 4 latach rządów Trumpa, który bardzo nie lubił Światowej Organizacji Handlu i blokował ją jak tylko mógł. Z czego pytanie do pana profesora Raczkowskiego. Przede wszystkim, jak pan widzi przyszłość tych bilateralnych umów handlowych, które zawsze zawierały w sobie taką cząstkę też właśnie, które nie były tylko o gospodarce, ale też były o takich kwestiach okołogospodarczych. Chociażby ta umowa CPP, zdaje się, zawierała w sobie kwestie związane z minimalnymi standardami pracy, które miały przede wszystkim adresować kwestie w takich krajach jak Wietnam czy innych krajach azjatyckich, które były tego elementem. Więc jak pan widzi przyszłość takich umów? Czy ten Trump cofnął nam te umowy handlowe do takich typowo gospodarczych kwestii, czy jednak ten kierunek pójścia w taką właśnie ekonomię wartości przy okazji tych umów handlowych będzie się kontynuował i będzie się rozwijał? No, pamiętajmy jedno, ekonomia wartości dla Stanów Zjednoczonych od zawsze była związana na interesie i to nie miejmy do tego złudzeń.
To znaczy ten ROI, zwrot z kapitałów własnych, był pierwszorzędowy. Jeżeli ktoś myśli, że to tak nie było w latach 70., 80., 90. i tak dalej, no to jest w błędzie. Ja bym powiedział, że ta polityka amerykańska była w czasach transformacji krajów dawnego bloku wschodniego, do których Polska też należała, była jeszcze mocniejsza. To znaczy, no, z wiadomych powodów była mocniejsza. Mamy opisy, czy profesor Sachs to opisał, prawda, jak to wyglądało, obnażając słabości, prawda, ówczesnych polityków, którzy sprawowali władzę na początku lat 90., jak odbywały się te deale tak naprawdę ówczesne. Dzisiaj mamy inną sytuację, mamy inaczej wykształcone osoby, mamy menadżerów, mamy polityków, takich czy innych, ale z bogatym doświadczeniem. Natomiast zanim ja przejdę do tych umów, o które pan spytał, to jedna rzecz bardzo istotna, o której nie powiedzieliśmy w całej dyskusji, a mianowicie nie zapominajmy, że mamy kompletne zderzenie dwóch różnych kultur zarządczo-ekonomicznych. Xi Jinping zauważył, co się dzieje ze światem w czasie wojny handlowej rozpoczętej, na początku nieogłoszonej, potem ogłoszonej, prawda, natomiast to był konflikt. Zmienił konstytucję, de facto stał się jednowładcą. I tym jednowładcą pozostanie prawdopodobnie jako de facto no, taki typowy dyktator. To pierwsze. Drugie, Stany Zjednoczone zostały pozbawione swoich oczu i uszu w Chinach. Mamy no, niestety porażkę, klęskę wywiadu amerykańskiego, który został w zasadzie w całości rozpracowany, wycofany i delegowany z Chin. W tej chwili to się odbudowuje, natomiast to nie jest prosta sprawa. Pamiętajmy, że przy pandemii dodatkowo wszystkie osoby zostały z tego kraju wydalone w sposób czy to dyplomatyczny, czy po prostu pod pretekstem pandemii. Dalej trzeci punkt. Pojawiło się w dyskusji, że osoby, Chińczycy byli kształceni za pieniądze amerykańskie w Stanach Zjednoczonych. Tak, to prawda. I te osoby wracały do Chin, pełniąc różne funkcje. Natomiast co niepokojące, i to się zaczęło mniej więcej od 2012-2015 roku, z takim naciskiem mocnym, że wykładowcy, którzy inaczej, Chińczycy, którzy ukończyli uczelnie amerykańskie, którzy wychowali się nawet w Stanach Zjednoczonych, ale wracali do tych Chin z pewnych powodów, niekiedy mieli to, takie umowy były zawierane, prawda, że warunkiem wysłania danej osoby był o powrót i odpracowanie w Chinach iluś tam lat po ukończeniu studiów. I problem pojawił się, kiedy Chińczycy, którzy mieli pewien ten sznyt, powiedziałbym, wartości amerykańskich, wartości te bardziej demokratyczne świata zachodniego, byli zapraszani na dywanik na przykład do rektorów, jeżeli wykładali na uczelniach i byli proszeni o to, co mają wykładać, że pewne treści są niedozwolone. Te sygnały raportowali do czołowych uniwersytetów, które kończyli i te sygnały my mieliśmy przekazywane bezpośrednio od no chociażby od noblistów. Oni się dzielili tą wiedzą i postrzegali to jako zagrożenie. Ja pamiętam, rozmawiałem z dwoma noblistami z ekonomii w 2014, potem w 2015 roku i oni o konkretnych case'ach bardzo znaczących opowiadali. W ramach Chatham House Rules nie mogę opowiadać, o kogo chodziło, ponieważ te osoby pełnią po stronie chińskiej w tej chwili, czy to funkcje publiczne, czy to funkcje akademickie i są osobami znanymi, albo funkcje w biznesie. Więc była ta istotna zmiana i pamiętajmy o tym. I teraz dlaczego o tym mówię? Jeżeli mamy taki prymat, który przyjął Xi Jinping, takiego przywódcy na wzór tego sznytu wojskowego, jeden wódz, jedna decyzyjność, mimo tych podziałów w samej partii, prawda, to
jeżeli zestawimy system podejmowania, system demokratyczny podejmowania decyzji, głosowania w Stanach Zjednoczonych czy w państwach tak zwanego tego bloku zachodniego, no to nie mamy tego, z czym porównywać. Jeżeli chodzi o proces podejmowania, szybkość podejmowania decyzji, ich wykonalność, to ona jest absolutnie nieporównywalna. Dlatego z tego tytułu ten rok 2049, jeżeli został zapowiedziany jako tym rokiem ewidentnej, dojściem do tego i ewidentnej zmiany, no to niestety trzeba nastawić się na to, że cokolwiek by się nie działo, Chiny mają swój cel, który konsekwentnie realizują. A jeszcze powiem więcej. W pandemii, przy sposób przygotowania do pandemii, bo przygotowując się do pandemii w tych ćwiczeniach, które miały miejsce w roku 2019, zarówno Stany Zjednoczone przeprowadziły takie ćwiczenie, jak i Chiny. Pamiętajmy o tym. Więc to nie można powiedzieć, że to było jakieś zaskoczenie całkowite, że w roku 2020 dowiedzieliśmy się o jakiejś tam urojonej czy faktycznej pandemii. Ćwiczenia były przeprowadzone i cywilne, i wojskowe, zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Chinach. Mamy zresztą te akurat ćwiczenia cywilne, mamy dobrze udokumentowane, prawda, w przestrzeni publicznej, jak one wyglądały, jakie były scenariusze. Więc kto wygrał na tym i ekonomicznie, prawda, no wygrały w tym momencie Chiny. Pokazały sposób podejścia, przygotowania do tego. Jak będzie w kolejnych latach? Warunkiem pozbierania się tego bloku zachodniego, czyli USA, Japonia, India, Australia, ostatnio Niemcy i Francja, no Polska oczywiście też wchodzi do tego bloku, no jest przyjęcie pewnej postawy, im ona bardziej będzie taka antagonistyczna, to się obawiam o jak gdyby eskalację konfliktu, który nie byłby dobry. Natomiast no nie łudźmy się, że to będzie gra, jaka była znana jeszcze kilka lat temu, bo ona już taka nie będzie. Mamy otwarte pewne podejście do pewnych spraw i to, co bodajże pani Patrycja wskazała, co jednego się mówi, a co innego się robi, to trzeba przyjąć jako standard takiej polityki stosowanej w dyplomacji całej chińskiej. Teraz mi słychać. Dziękuję serdecznie, panie profesorze, i dziękuję za tą dyskusję. Już mi tutaj Klaudia sygnalizuje, że powinniśmy kończyć, więc chciałem bardzo podziękować za tą wielowątkową dyskusję. Myślę, że moglibyśmy tutaj jeszcze godzinę porozmawiać albo w kuluarach. Niestety warunki na kuluary nie są najlepsze, ale mam nadzieję, że w tych lepszych czasach się jeszcze spotkamy. Kiedy będziemy już wiedzieć więcej o tym, jak będzie wyglądała też administracja prezydenta Bidena w tym kontekście. Dziękuję. Ja chciałam bardzo serdecznie podziękować przede wszystkim naszym gościom za bardzo ciekawą dyskusję. Chciałam też podziękować Marcelowi za podjęcie się zadania jej moderowania. I chciałam podziękować też wszystkim, którzy nas dzisiaj oglądali albo którzy będą oglądali nas w przyszłości, bo transmisja będzie możliwa do odtworzenia w późniejszym terminie. My natomiast ze swojej strony na pewno chcielibyśmy zorganizować z Państwem takie spotkanie i raz jeszcze właśnie prawdopodobnie, jak już administracja Joe Bidena będzie przez jakiś czas funkcjonowała, natomiast rozumiem, że to będzie już kwestia do zadecydowania w przyszłości. Niemniej jednak bardzo nam miło, że zechcieli Państwo poświęcić nam dzisiaj swój czas. I zarówno Państwu w naszym wirtualnym studiu, jak i wszystkim oglądającym życzę spokojnego wieczoru i przede wszystkim dużo zdrowia.